Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wota, nie ze mną Lukas. Ej. I lecimy dalej z kolejnym odcinkiem. Nie zauważyłem, jak to pauzowałeś. Ale najwyżej ucięło mnie trochę. Nie, słuchaj, będzie. Śmiesznie, ale jest. Popatrzcie, tu obok tego, pan co biłem się, wziąłem prowincję troszeczkę dalej, żeby przy Kilwie być. Będę myślał, czy ich czasem nie da się z tego... Kurde, nie mam, kurde, od... Kilwy tego Kora, to nie zwasalizuje ich. Chyba, żeby zrobić wojnę z nimi. Tylko Mutapa, wojna z Mutapą wtedy by była. Chociaż z drugiej strony mógłbym po prostu tutaj zrobić jedną sobie w tego kolonię i też bym miał do Mutapy. No, w sumie to może tak zrobić, w sumie byłoby dobre raczej. Myślę, zrobię tak może. Nagle zacząłem tracić hajs. Zacząłeś tracić? Hajs, no. Nie wiem czemu, ale iść to. Ja mam plus 24 na razie. Ale zaraz kolejna wojna, więc... Boże, niech Widziangar weźmie przejście przez Sindh. Niech go weźmie. Bo inaczej nie wyrobię. Dobra, to najpierw wojna i potem... Bo zrąbałem. O, chyba, że przez Nagór sobie wezmę przejście. Chyba, że tak zrobię, że Nagór zaatakuje. A nie wiem, nie wiem. Powbijam w chyba 9, Declare War. Mam Holy War, Cassius Belli, wyjebiście. Antharat to jest. Antharat tutaj. I tak raczej przejścia nie będę miał to. Powiedzcie, że nie ma przejścia przez Sindh. Dadzą mi przejście? Ale jak poprawię relację z Sindhem, którego podbiłem. Nie, mają przejście przez Sindh. Wyjebiście. Wzięli sobie. To spoko. No to teraz prosta droga, podbijaj tamto, zarabię miliony i wygrywamy. No, taki jest plan. Też jeszcze tyle trade'a to będziesz mógł ruszyć. No to jest po prostu piękne. Force mnie tu blokuje. Stąd się, co oni będą chcieli robić? Się kolica skończyła na Repusa. A, szkoda. Został tylko cesarz. No to Widziangar nie ma żadnych szans ze mną. Wbił się przed chwilą 40-tysięczną armią w moje 19 bez dowódcy i dostał w pierdol. Nice. Dobra, jest Gites. Jest Gites ogólnie. Będzie bardzo fajnie. Będzie rzeź. Wenecja mnie insultowała, niech się wali ta Wenecja. Ja jestem w Indiach. Riches of India. Ottoman Pretender? What the fuck, co ty tu robi? Ale miałem fuksa podczas fortu. O, ja potrzebuję też... administracyjnych i to tak dużo. Ja coś Polska mi zrobiła, ale nie wiem co. Kliknąłem OK od razu. Konflikty się dopiero u nich skończyły. A, to może to było to. Tak, tak, to było to. W ogóle z kim ja to toczę wojnę, żebym widział to wszystko. No oni cały czas nie mają tego, prasy. Kisunia to już w ogóle nawet nie ma tam, wiesz, nie pojawiło się. Tak to u mnie wygląda? No już coraz lepiej, masz pierwsze, już pierwsze te prowincje. Ci się na cały kraj rzuca tam. Okej, okay, no to już ładnie to leci, widzę. Ciekawe co oni zrobią, jak będzie ta wojna religijna. Ja teraz będę miał bardzo dużo tych punktów dyplomatycznych i wszystkich innych, bo mam cleansing, znaczy wiesz, heretic Cassius Belli. A tutaj co mamy? Hindu! O. Więc za darmo podbijam. Wreszcie. A Krym anektowany. Wreszcie. Pięknie teraz to wygląda. Więc jest pięknie tutaj. Dobra, tylko muszę fortecę tu pobudować, bo tak przewidywałem, że będzie kiepsko, ale... A. No force limitowo to wyprzedasz dwa razy tego. Fausta. No i wyjebiście odchodzi. On ma tylko 40 tysięcy wojska, ale 70 tysięcy powera. Hiszpania 68 tysięcy wojska. Dobra, Hiszpania podgoniła z wojskiem. No, to jest pewne. Zresztą w ogóle ja tu całą tą północ też musiałbym najlepiej w fortach zabudować. Nie, ale muszę Indię zrobić. Indię zostawię bez obrony. Tu czwórkowe forty trzeba było porobić. Ale te Chiny są rozbite. No, potem to na górę będę atakował. Guild Spy Network.
No, właśnie wiem, że są. A jak tutaj bym całe to wybrzeże zdobył, byłoby wyjebiście. A z tym rodami kiedy mi się tu skończy? Gazan, już bym mógł atakować. Nie, jeszcze. 576, 5 lat. Ale Nogajów mógłbym zaatakować. Spy Network. Jakbym Nogaj zaatakował i wezwał do wojny Moskwę. W sumie mam tak dużo tego wojska. Ja już bym mógł stworzyć kilka wojen naraz, wiesz? To kurde, nieźle. W sumie może byśmy popatrzyli niedługo na Europę. No? Nie masz tam agresywnej ekspansji już w ogóle. No wiem, że nie mam, ale tylko, że te sojusze mają teraz mocne tutaj. Ta papal styk ma z Hiszpanią. Jak będziemy mieli Hiszpanię po tej stronie wojny, to jest beznadziejne. Czekaj, chyba, że Mantua. Chociaż mogę robić na Mantua, bo właśnie, bo może byśmy się już na tym zaczęli skupiać, żeby tutaj. Bo ja mogę Mantuę zaatakować. Mantuę bym zrobił claima. I to byłby też wojna z Papal State'em wtedy. Tak, i bierzemy Papal State jako jedyną prowincję, którą potrzebujemy. Oni nie mogą interweniować, bo nie ma dwóch mocarzy po obu stronach. No to w sumie to jest plan. Jest plan. Trzeba go tylko wykonać teraz. Znowu. Jak to jest, że ja po prostu mam 50 tego badziewia i non-topper mam problemy, żeby mieć dobrych dowódców. Mam 50,06. Także starczy. Zresztą to moi są. No, cofnij się tutaj, prowincję obok. Tam się we mnie wbijali. Podam te bunty, to się zajmę dalej, tym bardziej wiem. Persję muszę zmienić, żeby była jakaś taka bardziej agresywna. Okej, dobra. Eksploracyjnie skończone. Naval Force Limit plus 25% i mam Casus Belli na prymitywów. Zobacz sobie mój Force Limit dzisiaj. Teraz. 202. Nieźle. Teraz jest pięknie. W flocie ja mam największy Force Limit. Da, ale ja jeszcze nigdzie nie pobudowałem tych. Nice. Do tych, bo cały czas te manufaktury buduję. Już wiem, dlaczego hajs zacząłem tracić. Już flotę wziąłem, schowałem. Bro, ile mam w tym trainodzie moim kasy? 10,8, kurka. No chyba nie podniosę aż tego, aż tak bardzo. Ile oni mają tutaj? 32 w Genui. Kurde mole. No nie przebijemy Genui, za cholerę. Przebijemy w nią. Mówisz, że podbić ją? No, ona jest francuska. A kto ma największy? W sumie to czekaj, bo największy udział w Genui kto ma? Hiszpania. Czyli to się gdzieś u Kiksunia odpali. Ten kolejny. To nie fajnie. Chyba, że. Privateering. Może byśmy przesłali to jakoś ten hajs do ciebie, tam do Konstantynopolu. Ja nie wiem, czy aż 32 byśmy przesłali. Znaczy, ile? Jezu, mam 10. No teraz ty z tych Indii trochę prześlesz na pewno. Do Alepo, zamiast 8 ja tutaj do siebie to prześlę tam, z Aleksandrii poleci też. No ale brakuje nam handlarzy, żeby to zrobić. Zaraz mogę brać kolejne te idee, mogę wziąć trade. No to tak trzeba było zrobić i ty byś musiał. No tylko, że ja też aż tak nie zrobię, bo ja z Indii prześlę do jakiegoś punktu. Bo tak. Ty byś musiał nie wiem, Hormuz? Nie, ja mam Hormuz. Ja z Basry sobie prześlę do Aleppo, to byś mi musiał z Aleppo puścić. Chociaż ja w Aleppo mam tylko 50%, ja mam 50% udziałów. Kurde, nie wiem, no chyba, że znowu by było, tylko że ale ja ale widzisz, masz 50% udziałów w Aleppo, ale to ja wszystko biorę do siebie i nic tam nie zostaje. Jest 0-0. No, więc tam, jak tam prześlesz hajs, to ja potem prześlę dalej. No bo ja na razie w ogóle właśnie nie trzymam tam doradz nikogo, nikogo tam nie trzymam. Żeby właśnie nie kraść ci. Dobra, ja na razie jestem na etapie zbierania punktów. Znowu, wszystkich. Dobra, już widzę, że tutaj Indie są tak... Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? 88% umaręczantów. Dobrze. Porąbało mi się trochę i... No nie wiem jak tego zbić. Czekaj, za kiedy się coś znika? No jedyne za jak... Za dwa lata. A, no to spokojnie, nie wybuchną ci na bank. Wybuchnął? Nie wybuchnął ci. Dobra.
Robię noga i też okay. Bym za to. Cały czas jeszcze dość mało na tym produkcjach zarabiam. Może więcej będzie. 29 dni zbieramy, żeby to nadrobić. Lider mi zginął. Może ja coś zaatakuję. Fajny lider do walki. Damy radę. Dobra, Persja przyjdzie, to damy radę. Stolice. Boże, jakie role mam. Wygrałem. Ale to może Persja mi to... Z buntownikami. Po drugie wygram. Co prawda straty mam teraz, mam powerowe. No ale wygram to. Jakoś się znowu zagapiłem. Dar. Stawimy, bo niech to cofnie. Niech mi się tą... porozstawia wszystko. Dobra, tutaj Persja mi to odbija, więc jest dobrze. Mam tańszą technologię o 10%. Łącznie mam o 15%, bo też mam u tych dowierców. A jak oni już mają ten swój? Instytucję, dobra. Czy nie? U Repusa się tam powoli zaczyna rozwijać. Kiksuja nic. No u mnie już jest 9%, więc nie długo będę miał. No to zaczynam zbierać kasę, oczywiście. Teraz rewolty mi się wszędzie odpalają, kurde. O kurde, mam dwóch kolonistów. Nic nie robię. Stolice. Nie, to czekaj. Stolice i tutaj, to tutaj stańmy. Kasy dasz, Andachora, czy jakkolwiek się nazywasz. A. Ja i znowu będę musiał gdzieś tutaj te forty wszystkie pobudować, kurka. Ulepszyć, ulepszę na czwórkę, ile płacę? 190 za jedno ulepszenie fortu. No a ja muszę mieć te czwórkowe, bo inaczej to tutaj przejdę jak przez masło. No chyba tak zrobię, że po prostu tam ustawię forty na granicach z nimi, gdzieś tam jeszcze, może koło stolicy też. Ale resztę to... No, raczej nie, raczej bym ustawiał tak, żeby... O, mogę już zająć stolicę tego Badziwia, to dobrze. No Vigiangar już tak, wiesz, w połowie zajęty, nie? Nieźle, a ja tak patrzę, że mam 90 influenza u nich, 90.4. I nie wiem, jak tego zbić. No to w najgorszym wypadku zabierasz ziemię i tyle, no. No bo dałem im teraz ziemię, jak głupi. No, a to w najgorszym wypadku to zrobisz, no i tyle. Tak, z tymi instytucjami stoimy. No, już 9,3. Jak z tym, to jest 100%, czyli mogę to. Okej. Okay. I w tym momencie mam 224 tysiące wojska. Gdzie ja przegrałem bitwę? Jak się mogło to stać? A, tu już nagle 60 tysięcy przyszło, no to tak już trochę gorzej. Polska nic nie robi od dłuższego czasu. Ma to wasala Brandenburgię. Brandenburgię ma wasala Polska? No, Brandenburg. A, tutaj tych. Tak. Nie Burgund. Wreszcie mu się udało, tak? Commonwealth 50 tysięcy, kurde, jak oni z kasą stoją? Ja mam 125, ty 69, Hiszpania. Commonwealth już też nieźle podbił sobie. 12 dukatów. Ja myślę, że oni się cały czas zbudowują, wiesz? No nie lecą pewnie na nas niedługo. Tak mi się wydaje, no nie wiem, no kurde, zobaczymy. O, to Muryci już nie są dla mnie rywalem. Mogę mieć innego? No, nie są, bo są słabi, wybuchają bardzo. Mogę mieć Francję, biorę. Embargo. Ja chyba tu będę musiał trzymać jedną armię w Vigiangarze. Dobra, mam 99%. W sumie mógłbym już kończyć tą wojnę. Nogai. Fabric Claim.
To jest skończone. 4, dobra. A ja zabieram doradcę. To kurka, z tym Sindem zrąbałem, że nie mam przejścia tak bezpośrednio i będzie mi tu ciężko tłumić bunty. To jest problem niestety. Ewidentnie. No powiem ci, się już naładowali 52%. Tobie? Aha. A jeszcze mam tutaj, no mają 80% równe, 4, dokładnie, jedną prowincję zabiorę im. No i chyba odpuszczę tą jedną prowincję. 2000 golda od Vijayangaru. Dobra, jest dobrze. I ci mają też golda, to ja może tutaj jeszcze ich pójdę zaatakuję. Vijayangar zaatakować. Disability, super. Czy Sindh ma z kimś tak, żebym ja mógł go wezwać? Jampur. I doszedł do wojsk. Tak, z Khendishem ma sojusz. Ja z Khendishem mam trusa. 75, to za chwilę będę miał koniec, to Sindh wtedy zaatakuje, no. Zrobię to przejście sobie. Okej, okay, tu z pokonani. Zajmę tą prowincję. Będzie zaraz wojna jeszcze z tym Badziewiem i z Sindem. To dobrze. O, to 30 tysięcy. Ach, no, trzeba się cofnąć. Nie, MMPR dostaje prawie 2000 MMPR na miesiąc. Nieźle. Znaczy mówię, jeszcze jakbym miał tak, żeby spokojnie całe Indie tutaj mieć na, wiesz, okorowane to, state'y porozdawane, to jest masakra dla mnie. To wiesz co robić. Kolejne ziemię zdobyć. A to Hrej mi się sypie już też tak ze dobra. Irokezi. A kto jest ten? No tam to widzę, że toczą ostro w koloniach wojnę. Faust znowu zakon bije mocno. Afrykę totalnie odpuścili z tego co widzę. Tak, oni tu się w ogóle nie wijają. Ty też widzę, że tych odpuściłeś, bo jeszcze masz trusa 581. No air mam, co nie w klejmie. Miałem iść teraz, ale widzę, wziął sojusze jakieś. Nie wiem, czy mi się chce iść. A Zazu, jakiś Kong. Ale wiadomo, to Murzyny, teraz pójdę tam najwyżej. Na razie sobie Jemen bije, wiesz? Aha. Bo tu jest centrum trade'u, to zawsze tutaj jeden dukat więcej będzie do mnie leciał. Tak. Właśnie mam już 1000 golda. Ile mam na tych technologiach. No, 3000 golda potrzebuję, żeby wprowadzić. Ile masz teraz? No, 1000. Mam zebrany. Wysyłam. Mam 400. Tak zastanawiam. Ale 2000 będę miał od Vijayangaru za chwilę. W sumie. Zakończę z tym Badziwiem wojną, może też mi da coś kasy. 385 tylko. No ja zaraz pójdę na Mutapę. Prawdopodobnie. I tu już jest złoto. Okej, okay. Ja kończę z Vijayangarem na razie. For peace. Może odpuszczę jeszcze jedną prowincję i wezmę od nich War Repsy, bo jak mają tyle kasy, to może wezmę ten. Puszczę to i biorę na razie War Repsy. Dobra, koniec wojny z Vijayangarem i mogę wprowadzić instytucję już u siebie. Mam 3200. Zajebiście. Już wprowadzona. No. Czyli my mamy już, a u nich jak jest? No Ufasta rośnie cały czas, ale jeszcze nie wprowadził tak chyba konkretnie. No pewnie kasy nie ma, no. Francja tak samo. Kikrzynia się w ogóle nie zaczęło. To będą mieć niezłe minusy. No u nas leci. Ten Okasius Bey to jest sunnicki kraj? No aż mordę. It's by network. Uff.
Dziękujemy. No, VG Younga to ja cały czas będę robił tego Spy Networka. Jak tylko trus mi się skończy, od razu ich atakuje. Myślę. No i tak zebrałeś tam dużo. No. Hajs będzie leciał. 229 tysięcy. Jakbym już idę do końca, wezmę wojskowe, ale to już zdążę zrobić, mamy 80%. Hiszpania ma 20 inflacji. Naprawdę? Tak. No papa Hiszpania, ale Neapol już wcisnął też. Ale zobacz, jakie on ma władze, 0,3,0. On nie roluje w ogóle. A prestiżu ma 50. Ja nie wiem, co on robi, kiksuje, nie wie o tym? Dobrze, że tego nie robi, ale... Nie? Nie wiem. Nie ma się co przejmować za bardzo. Nic muszę nie. A może on się bał, że wiesz, jak zroluje, to dostanie tego. Unia mu się skończy z jego. Nie ma tak. Nie ma. No, może tego nie wiedział. I mi plus 15, ale ulemę stracę. Ulema ma... jak zboostować? Porta mogę im zrobić. Koszty technologii minus 15%. Tak się ucichłeś nagle? Co? Tak ucichłeś nagle. No bo się ucieszyłem, że mam minus 15% kosztów technologii i za kolejny poziom zapłaciłem tylko 300 punktów. No. Jestem 80% ahead of time. Nieźle, nieźle. Bo znaczy, to zarobiłem w tym momencie 33 golda. Ja mam 13. Dobra, ja bym Nogaj zaatakował, ale Nogaj to jest też chyba wojna z Uzbekiem. Uzbek w ogóle z Karadel zwasalizował. A w sumie jakbym wojsko tutaj zrobił, to bym mógł mieć z dwie wojny naraz. W sumie tutaj mogę zawsze wezwać też do wojny. Nogaj jest niestety sunnicki. Dobra, kolejną ideę mogę brać. No i myślę, czy ten trade brać. No właśnie nie wiem. Bo to jest problem taki, że ja tutaj dużo podbijam z tych trade nodów, które będą. I to w zasadzie ja powinienem brać trade'a. Jeżeli mam być szczery, jako kolejne. No ja próbuję nawet zrobię tak, że będę brał te trade ideas. Tylko że to nie wyrobi mi się na 1600. Nie ma bata. Bo kolejne, czekaj, kolejne wchodzą kiedy? Znaczy idee są teraz już, 14. Znaczy tak, to mi już weszło, to już wybrałem kolejne. A kolejne to jest 18. Nie, no to jest po 1600, jak nic. No chyba, że po prostu zbierzemy punkty, coś z developmentem no i boostujemy znowu i tyle, no co zrobić. No chyba tak trzeba będzie, żeby zacząć zbierać i koło 1600 zboostować, wybrać, no. A uniwersytety kiedy się pojawiają? Nie pamiętasz? Nie, czekaj, ci powiem. Węgry z kimś mają. 17 technologia, za 3 technologie. Węgry mają wojnę z Papal State'em. Mantua, Bawaria, Papal State. Mantua, to kiepsko akurat. Myślę, co brać. Okay. Mi zmieniła się władza. Ej, czyli tak to działa. Masz kasę? Po co? Może bo nie chcę mi się pożyczki brać. 25 golda potrzebuję. To już ci wysyłam. Dzięki. Ja już, muszę co śmierć władcy zapłacić jakąś część golda tym. Janisarom, inaczej będę miał Janisary Dekadens. Aha, dobra. No to może być nawet fajne, nie powiem. Jakaś taka fajna mechanika. Nice! Koszty technologii mam minus 20. No wyjebiście. Ja trochę zjadłem. Ja Heira muszę teraz przerelolować. Mogę government rank zwiększyć do Kingdom. Nie, do Empire.
No, jesteś już Empire? No. Oczywiście. Kejra znowu nie mam. Dobra, Persja. Mogę Royal Mariage? To niedługi czas mogę. Faust, no to będzie koniec odcinka, tak, dobra. No to żegnamy się w takim razie. Tak, no kolejne wojny, kolejne podboje w kolejnym odcinku. A czekaj, może tę ideę przepchnąć do końca. Kurwa, brakuje mi jednego, dwóch punktów. No przynajmniej będę mógł myśleć nad ideami dla siebie. No, dobra. To dzięki za oglądanie, pa, no, pa. Na razie, pa.